Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Każdy zaraz kliznięcie Adolfowi. Wróć, 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 Adolfik. Też sowa. I kolejna niespodzianka, ponieważ nigdzie w Polsce, w żadnej hodowli sokolniczej, włochatki nie zobaczycie. A tu proszę. Słodka. No to wam powiem ciekawostkę. Jest to straszny agresor. Jest to jedna z najszybszych sów, które żyją w Polsce. Jeżeli chodzi o polskie sowy, to na pewno najszybsza. Bo najszybszą sową świata jest sowa jarzębata. A to jest włochatka. Jak myślicie, ona to was widzi czy nie widzi, jak ma żółte oczy? Widzi? No pewnie, że widzi, już mówiłem. Proszę państwa, nie możecie stać za mną. Bardzo proszę na boczek, bo ja chcę chodzić między ludźmi. Wszystkie sowy widzą, a po kolorze oka możemy sprawdzić, o jakże doby ta sowa poluje. Jeżeli ma oczy żółte, to poluje kiedy? W dzień czy w nocy? Oczywiście, że w dzień. A jak pucharz miał pomarańczowe, to kiedy? A właśnie, że nie. O świcie i o zmierzchu. Sowy, które polują w nocy, tęczówkę oka mają albo brązową, albo czarną. Zobaczcie sobie na nóżki Adolfa. Takie same jak u Bubusia, prawda? Też ma skarpetki. Zobaczcie, dzieciaki, ma skarpetki? Ma skarpetki. Pomimo, że ta sowa waży niecałe 200 gramów, czyli 40 razy mniej niż tamta, to też bez problemu wytrzymuje ogromne mrozy do minus 30, a nawet minus 40 stopni. Jest to sowa syberyjska. Dlaczego jej mamy tak mało? Bo mamy jej, myślę, że około 200 par lęgowych tylko w Polsce. Wiecie, czemu jest tak mało jej? Gdzie się gnieżdżą sowy? W ogóle sowy budują gniazda, czy nie budują? Jak one się rozmnażają? Kto wie? Budują, czy nie budują? No, mamy i dorosłych, i starszych, i dzieciaki. Kto mi powie? Sowy nie budują gniazd. Zajmują gniazda ptaków albo inne dogodne miejsca. A włochatek mamy dlatego tak mało, bo gnieździ się tylko w jednym miejscu. Wiecie gdzie? W dziuplach. W dziuplach, ale tylko w dziuplach jednego ptaka. Tylko w dziupli zrobionej przez naszego największego dzięcioła, przez dzięcioła czarnego. W żadnym innym miejscu włochatka się nie rozmnaża. No ale jak myślicie, taka maleńka, to ile ona dziupli potrzebuje do rozmnażania? 12. No chyba wiecie, jedną czy więcej? No ja, a po co więcej? Jak jajka wkładamy tylko do jednej? Pewnie, że więcej. Słuchajcie, jedna dziupla jest po to, żeby składać tam jajka i wychowywać młode. Druga jako sypialnia dla samca. A jeszcze trzy do czego? Jako magazyny pokarmu. Dlaczego sowy magazynują pokarm? Powiem wam za chwileczkę, ale słuchajcie, czy ktoś z was w ogóle widział sowę na żywo? Nie. Nie widzieliście? Pewnie wiele osób słyszało takie piękne pokukiwanie. Wróć, Adolf. No właśnie, Adolf, on cały czas próbuje latać, jego głowa cały czas się rusza, to jest straszny agresor. Wiecie, że w naturze sowy polują przede wszystkim na gryzonie. A na co polują włochatki? Ponad 30% pokarmu to ptaki, w tym sikorki. Jest tak szybka, że jest w stanie dogonić i upolować sikorkę. No dobra, a minus 30 stopni, magazynujemy pokarm, latamy tylko w idealnych warunkach, czyli wtedy, kiedy nie pada i nie wieje. Upolowaliśmy jedną sikorkę, tak? No i sowa zjadła się najadła. Drugą przyniosła, drugą przyniósł samiec samicy. No ale upolował jeszcze dwie. Minus 30 stopni na zewnątrz. Jak tą sikorkę włożymy do dziupli, to co się z niej stanie? Zamarznie. Za pół godziny mamy lody o smaku sikorkowym. Wróć. To co zrobić, żeby ją zjeść następnego dnia, jak będzie bardzo biało albo padał śnieg? Bardzo prosta metoda. Idziemy do leśniczego, żeby włożył do mikrofalówki. Ale ciężko znaleźć leśniczego. To co zrobić, żeby zjeść te sikorki? Bo zjadają je. Wie ktoś? Bardzo prosta metoda. Przynoszą ją sobie do dziupli, w którą ją będą jedli i co? I siadają na nią. Siadają i to, co rozmarznie, to się zjada. Także mieliście jedyną w Polsce okazję zobaczyć puchacza syberyjskiego, jedyną okazję, żeby zobaczyć włochatkę, a teraz zobaczycie najpopularniejszą sowę w rękach sokolniczych, z czego myślę, że około 50 z nich jest z mojej hodowli u innych sokolników. Za chwileczkę sowa, która jest traktowana przez wszystkich jak duch. Jak ten duch, który straszy w kościołach, w kaplicach, w starych stodołach. Za chwileczkę zobaczycie sowę, którą bardzo wielu osób, szczególnie starszych, traktowało jak te duchy,
których się baliśmy. A tak naprawdę to całkiem sympatyczna i ładna słówka. Za chwileczkę, ostatnia słowa dzisiaj.